Witam serdecznie na moim kanale MCHT Audio. Wycieczka została zorganizowana z Jaworzna Osiedle Stałe na biosferę w Jaworznie. Trasa wiodła Belostradą przez centrum Jaworzna, drogą koło kościoła Świętego Wojciecha, drogą na geosferę przez las, most nad geosferą i wjazd na geosferę. Jak tutaj pokazuję na przebitkach teraz, tak został zorganizowany mój rower, wyposażony w dodatkowe lusterka, torbę i uchwyty na telefon. Rower jest wypożyczony z wypożyczalni Javelo na okres długoterminowy, czyli rok. Opłata roczna to 600 zł, z możliwością opłaty miesięcznej 50 zł. Jest to rower EcoBike. Na nim już przejechałem ponad 1200 km. W tym okresie, w tym sezonie nowym 2024, przejechałem dwie trasy już. Pierwszą trasę widzieliście w poprzednim odcinku, gdzie zrobiłem już 20 km, a na tym odcinku jeszcze nie wiem, ile dzisiaj zrobię. Ale dzisiaj chciałbym Was zaprosić na zwiedzenie geosfery, a pogoda nie za bardzo sprzyjała dzisiaj jazdom, bo jest 6 stopni, ale pogoda słoneczna. Trzeba było się tylko troszkę grubiej ubrać i ruszyć w trasę. Thank you.
więc zapraszam do zwiedzania geosfery w Jaworznie. Tutaj widzimy przepiękną altanę na geosferze oraz mój ładny rower z wyprzężarni Javelo, jak wcześniej mówiłem. W tej altance możemy sobie siadnąć jak pada deszcz. Są dwie ławeczki i wkoło piękna roślinność, która właśnie budzi się do życia. Bo dopiero zaczyna się wiosna, jest 17 marca. 6 stopni na polu, jak już wcześniej mówiłem, ale słoneczna pogoda. Ludzie wyszli dzisiaj, bo jest niedziela, na spacer, też pozwiedzać geosferę. Widzimy, roślinność budzi się do życia. Pierwsze roślinki. Idziemy tutaj. Tutaj według opisu mamy powieść rozesłana. Jednym ujęcie na opisówkę. Jak ktoś chce ode mną dokładnie przeczytać, to proszę zatrzymać film. Piękny rząd żółtych drzewek. Na geosferze możemy zobaczyć stację pogodową do mierzenia pogody, kierunku wiatru, jak i temperatury. Jest to budka meteorologiczna, gdzie znajdują się wszystkie przyrządy do mierzenia pogody. Jak widać, na razie wiatru nie ma zbyt mocnego. Ale do budki nie będziemy zaglądać, bo nie wolno. Ludzie weszli na spacer. Tam mamy jeziorko, na które za chwileczkę się przejdziemy. Oglądamy tężnię solankową od tyłu. Z drugiej strony. Tak wygląda tężnia solankowa. Pokażę ją wam teraz z przodu. Tak właśnie wygląda tężnia solankowa z przodu. Stąd wypływa zawsze woda, jak jest włączona. A po tych patyczkach tutaj skrapla się woda z solanką. A jak spływa wodospad, to teraz wam pokażę na zdjęciu, które jest umieszczone na bocznej ścianie tejże solankowej. Oto tak wygląda. A tak właśnie spływa woda z tego
zbiorniku z tego zbiornika wodospad, co mówiłem. Tak wygląda z góry rzecznia salankowa. A tak wygląda teren koło rzeczni salankowej. Tu mamy ławki, można sobie na nich posiedzieć, powdychać solankę, jak w innym popularnym sanatorium, też takimi tężniami. Tylko jeszcze nie jest sezon i ta tężnia nie jest włączona. Jeśli ktoś jest zainteresowany historią tężni, to zapraszam do zatrzymania filmu i poczytania sobie historii. Spróbuję tak stanąć, żebyście widzieli. I poczytali tutaj wszystko, co piszę. Nie widzę nic na telefonie, jak nagrywam. Dobrze to widać, bo jest słonecznie. Jak widzicie, rzucam nawet cień. Staram się tak go stanąć, żeby nie było mojego cienia. Ktoś chciał przeczytać, to będę zapraszam do zatrzymania sobie zrobienia pauzy na filmie i przeczytania całej historii o tężni, regulaminu i wszystkiego, co teraz udamy się w kierunku jeziorka, które się znajduje tam za tymi białymi budkami. Tam są, jest taka plaża, rzeźby dinozaurów i jaszczurek różnych tego typu. Leżaki są. Zaraz się tam przejdziemy razem z moim oto przepięknym pojazdem, na którym my tu przyjechali. Tutaj mamy właśnie to jeziorko, tą plażę z tymi leżakami i jaszczurkami. I w tym jeziorku można spotkać ryby oczywiście. A jaszczurki są tutaj na tej oto skale. W tym miejscu, ale wam przybliżę. Widać ryby. Będziemy maksymalnie najbliżej. O, tutaj właśnie widzimy, jak w jeziorku pływają ryby. Jest ich bardzo dużo, różnej wielkości. Jak miałbym kamerę podwodnego kręcenia, to by nakręcili ujęcia z wody, z podwody. Bardzo dużo ryb. Woda bardzo czysta. Takie oto jeziorko. Tu mamy te leżaki na plaży. Latem można się tu popalać. Jak widzicie, troszkę ludzi wyszło na spacer. Tutaj mamy most nad Velostradą. Jeszcze zabezpieczone przed zimnem. Tutaj. Tutaj mamy przepiękne ujęcia na jaszczurki, te historyczne gady.
Nie minęły. Jak widzimy, jeszcze przed sezonem rośliny są zabezpieczone przed mrozem, ale już powoli zaczynają kwitnąć kwiatki. Ale są przykryte jeszcze przed mrozem. Nie tylko tutaj, ale tam z tyłu tak samo, jak widać w tle. Ale oglądamy sobie wszystkie powoli. Ładnie się tutaj prezentują z tą małą częścią białych. Tutaj widzimy przepiękne ule, albo coś w tym stylu. Dęgi dla jakichś owadów. To się jest zabezpieczone przed mrozem. Mamy jeszcze taki ogród. I widzimy mamuta. I jakieś tam rzeźby ślimaka. No i krokodyl, tam pani dziewczynka siedzi na krokodylu z pewna. Przejdziemy. Tylko i jesteśmy pod mamutem. Dom kształci ula. Nic tam nie ma, tylko kamienie. Dzieci ich nawrzucały. Tu jeszcze przejdziemy się pod te kwiatki. Zobaczyć, jak one tutaj wyglądają. Mamy skalniaka. Roślinkami, ale na razie nic tu jeszcze nie kwitnie ładnego. I w tle roślinka. To otwieranie jest to miejsce poświęcone geologii terenu Jaworznickiego i prehistorii związane z Jaworznem i tego terenu. Jeśli słyszycie w mikrofonie szum wiatru, to niestety taka jest pogoda, ale może mikrofon wyciszył ten szum. I jeszcze podejdziemy tutaj po tą tablicę.
Oby kopaliska, jakie tutaj zrobili. Można sobie zatrzymać film i poczytać. A ktoś jest zainteresowany, co tutaj pisze, proszę wcisnąć pauzę i sobie poczytać. To ja już będę powoli się zbierał w kierunku domu, bo już troszkę przemarzłem na tej wycieczce. Jak mówiłem wcześniej, jest 6 stopni i już zaczynam przemarzać. I dziękuję tym, co oglądali do tej pory ten film. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak i wsparcia kanału guzikiem pod filmem. Nacisnę guzik wesprzyj kanał. Jak również można wpłacić opłatę na PayPala. Wszystkie linki w opisie filmu. Oczywiście proszę o jak największą ilość łapek do góry. Kliknięcie dzwoneczka i subskrybowania kanału. W tym roku będzie dużo filmów z wycieczek rowerowych. Nie wiem, w jakiej czasowości będą się ukazywać, ale będą pojawiać się w jakiejś czasowości. Zaczynamy ruszać z wycieczkami po tutejszej okolicy Jaworzna, jak i okolicznych miejscowości. Może dla niektórych znane, może dla niektórych nieznane, ale widziane moim okiem kamery. Tak jak chcę to pokazać, nie patrząc na troli i innych internetowych chuliganów, hejterów, tylko chcę pokazać Jaworzną i okolice, tak jak ja ją widzę, tak jak chcę to pokazać. A teraz zapraszam na trasę powrotną na osiedle stałe. Może pojedziemy troszeczkę inną trasą, żeby nie jechać tą samą trasą, co my jechali. I've been in my bed for days. I don't want.